Astronom studiował u HN Reselle w Princeton. W 1911 w oparciu o wyniki otrzymane przez Reselle, rozpoczął pracę nad wyznaczeniem rozmiarów gwiazd w licznych układach podwójnych na podstawie pomiarów zmian ich jasności występujących podczas zaćmienia jednej gwiazdy przez drugą. Metoda ta stała się standardową procedurą na ponad 30 lat. Szapli wykazał również, że gwiazdy zmienne typu cefejt nie mogą być układami podwójnymi gwiazd, zaćmiewającymi się wzajemnie. Wsławił się biorąc udział w wielkiej debacie z Heberem Kurtisem, 26 kwietnia 1920 roku bronił tam błędnego stanowiska, że mgła spiralne są częścią drogi mlecznej, w szczególności że nie istnieją inne galaktyki poza nią. Postulował natomiast prawidłowo i jako pierwszy że nasza galaktyka ma znacznie większe rozmiary, niż wtedy przypuszczano. Słusznie twierdził, że centrum drogi mlecznej leży w kierunku gwiazdozbioru strzelca. W latach 1921-1952 był dyrektorem obserwatorium Harvarda, gdzie badał obłoki Magellana. W swojej pracy zajmował się gromadami gwiazd, opracował sposób klasyfikacji zarówno gromad otwartych, jak i kulistych. W 1950 roku American Astronomical Society przyznało mu nagrodę Henry Norris Russell Lectureship. Napisał wiele książek, był znakomitym popularyzatorem astronomii. Brał udział w tworzeniu UNESCO. W 1933 roku przyznano mu nagrodę Pri Juliansen. W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano 1123 Szapleja.